Dlaczego nie nazywasz mnie królową Polski? Maryja, królowa Polski. Ojciec Juliusz Marcinelli. Objawienie Matki Bożej. Neapol. 1608 rok. 1617 rok. Kraków. 1610 rok. Cześć Matki Bożej w Polsce jest tak stara, jak dzieje samego narodu. Pierwsza świątynia w Gnieźnie była zbudowana pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwszy utwór napisany w języku ojczystym to pieśń Boga Rodzica. Pełne jednak upowszechnienie i unarodowienie kultu Matki Bożej przypada na epokę Wazów, zanim jednak w katedrze lwowskiej padły uroczyste słowa Jana Kazimierza, oddającego koronę polską Maryi, Najświętsza Panna sama ogłosiła się królową Polski. Za czasów króla Zygmunta III Wazy żył w Neapolu sławny ze swej świętości jezuita ojciec Juliusz Mancinelli. Odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Niepokalanej i świętych. Po 14 sierpnia 1608 roku w Wigilię wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ukazała mu się Maryja z Dzieciątkiem Jezus. U jej stóp klęczał święty Stanisław Kostka. Ojciec Juliusz nigdy nie widział Matki Bożej w tak wielkim majestacie. Pragnął pozdrowić ją takim tytułem, jakim jeszcze nikt jej nie uczcił. Wtedy Maryja powiedziała: dlaczego nie nazywasz mnie królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do mnie płoną jego synowie. W krótkim czasie potem, za pozwoleniem swych przełożonych, którzy objawienie to zbadali, ojciec Mancinelli przekazał tę radosną wiadomość księdzu Piotrowi Skardze i jezuitom w Polsce. Oni z kolei donieśli o tym królowi. Ojciec Juliusz miał już 72 lata, kiedy objawiła mu się Matka Boża, lecz pomimo swego podeszłego wieku postanowił odwiedzić ten kraj, który Maryja szczególnie umiłowała. Wybrał się więc piechotą do Polski 8 maja 1610 roku. Doszedł do Krakowa, gdzie był entuzjastycznie witany przez króla i wszystkie stany. Swoje pierwsze kroki skierował do katedry wawelskiej. Tutaj ponownie ukazała mu się Maryja w wielkim majestacie i powiedziała: ja jestem królową Polski, jestem matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi, więc stawiaj się do mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj mnie nieustannie, a ja będę ci zawsze, tak jak teraz, miłosierną. Na pamiątkę tego wydarzenia mieszkańcy Krakowa umieścili na wieży kościoła mariackiego koronę. Kiedy w 1655 roku w granice Polski wdarli się Szwedzi, a opuszczony król musiał uciekać poza granice kraju, zrozpaczeni biskupi pisali do papieża: zginęliśmy, jeśli Bóg nie ulituje się nad nami. Wtedy ojciec święty Aleksander VII, powołując się na objawienie ojca Juliusza Mancinelli, odpowiedział: nie, Maryja was uratuje, to Polski Pani. Jej się poświęć, jej oficjalnie ofiarujcie, ją królową ogłoś, przecież sama tego chciała. Król Jan Kazimierz, stosując się do rady papieża, 1 kwietnia 1656 roku złożył uroczysty ślub, ogłaszając Maryję królową Polski. Od tej chwili Matka Boża wzięła losy naszego narodu w swoje dłonie, ocaliła Polskę nie tylko od potopu szwedzkiego, lecz wiele razy okazywała nam swoją potęgę i miłosierdzie. Nuncjusz apostolski Pignatelli, późniejszy papież Innocenty XII, powiedział do hetmana Stanisława Jabłonowskiego: szczęśliwe narody, które mają taką historię jak Polska, szczęśliwszego od was nie widzę państwa, gdyż wam jedynym zechciała być królową Maryja, a to jest zaszczyt nad zaszczyty,
i szczęście niewymowne, obyście to tylko zrozumieli sami. Zwolna słońce chyliło się ku zachodowi. Na falach morza i zatoki napolitańskiej rozpostarła się olbrzymia smuga światła, rytmicznym ruchem wód idąca w dal ku słońcu. Neapol patrzył na morze i śpiewał. Właśnie gasł dzień 15 sierpnia 1617 roku i kończyła się uroczystość ku czci wniebowziętej. Dzwony we wszystkich świątyniach już umilkły, nawet w kościele Gesù Nuovo, należącym do Towarzystwa Jezusowego, zakończyła się uroczysta procesja wśród dźwięku dzwonów i śpiewu litanii do Boga Rodzicy. Po ukończeniu procesji razem z braćmi zakonnymi powrócił do swej celi 80-letni starzec, jezuita, ksiądz Juliusz Mancinelli, długoletni misjonarz na wschodzie, szczególnie w Konstantynopolu, wsławiony świętością życia, od kilku lat mieszkał w Neapolu, oddany modlitwie po całych dniach i nocach. Nie pomijał jednak i publicznych procesji, które lubił. Dziś wprawdzie czuł się nieco słabszy, a procesja trwała dłużej, ale poszedł na nią. Dzień wniebowzięcia przypomniał starcowi najpierw rocznicę śmierci świętego Stanisława Kostki, którego kochał i starał się naśladować. Wśród cnót świętego małego Polaka, jak go nazywano, jaśniała niezwykłym blaskiem jego miłość i cześć dla Królowej Nieba. Nazywał ją najmilszą matką swoją. Dla niej starał się wynajdywać nowe, nieznane dotąd tytuły. Tę właśnie cnotę jego anielskiego życia upodobał sobie szczególnie ksiądz Juliusz Mancinelli i starał się ją naśladować. Zaraz po śmierci świętego Stanisława powziął myśl szerzenia czci Królowej Wniebowziętej, zwłaszcza spotęgował się w nim ów zamiar po chorobie, z której niemal cudem podźwignęła go Wniebowzięta. Przyszła mu teraz do głowy myśl, że jednak tytuł Królowa Wniebowzięta wyraża bardziej wieczną chwałę Maryi w niebie niż na ziemi, a przecież i ta ostatnia jest wielka. Dni moje ku zachodowi idą, o Pani, jak te zorze, daj stojącemu nad grobem starcowi dorzucić do wieńca twego różę jedną więcej. Nagle zdało się patrzącemu, jakby jakaś niewidzialna dłoń wzięła z nieba połowę blasków zachodu, oderwała je od widnokręgu, zlała w jeden obłok, przecudnie świecący, i natchnęła życiem. Ksiądz Mancinelli ujrzał wyraźnie, jak z tego gorejącego obłoku wyłoniła się słodka dziewica z dzieciątkiem na ramionach, okryta płaszczem purpury. U jej stóp klęczał piękny młodzian w aureoli. Wniebowzięta, wyszeptał wzruszony zakonnik i osunął się na kolana. Tymczasem Wniebowzięta znalazła się przy nim i pochylając się ku klęczącemu mówiła: Juliuszu, za cześć, jaką masz do mnie, Wniebowziętej, ujrzysz mnie za rok w chwale niebios. Tym nazywaj mnie tu Królową Polski. Umiłowałam to królestwo i do wielkich rzeczy je przeznaczyłam, ponieważ szczególnie wielbią mnie jego synowie i wzrok jej pełen słodyczy i miłości spoczął na młodzieńcu, który był z nią. Raz jeszcze zwróciła się do Mancinelliego, mówiąc: jemu zawdzięczasz łaskę dnia dzisiejszego. Cisza zapanowała w celi, radość i szczęście zalewały duszę zakonnika, a on tulił się do stóp Królowej Wniebowziętej i okrywał je pocałunkami wdzięczności. Łkanie z nadmiaru szczęścia wstrząsnęło całą jego istotą, a wargi szeptały w uniesieniu: Królowo Polski, módl się za nami. Znikło widzenie, ale w duszy starca, zakonnika, długo jeszcze świeciła cudna zorza. W miesiąc potem kurier z Neapolu przywiózł księdzu Mikołajowi Łęczyckiemu w Wilnie list od księdza Mancinellego. Ja rychło odejdę, kończył piszący, ale ufam, że przez ręce wielebności sprawię,
iż po moim zgonie w sercach i na ustach polskich mych współbraci żyć będzie w chwale Królowa Polski w niebo wzięta. O szczególnym miejscu w naszej narodowej religijności ostatecznie zadecydowało następujące zdarzenie. W roku 1635 książę Albrecht Radziwiłł, kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego, ogłosił drukiem książeczkę pod tytułem Dyskurs nabożny z kilku słów wzięty o wysławianiu Najświętszej Panny Bogurodzicy Maryjnej. Treścią jej jest objawienie, jakie od Matki Bożej w Neapolu otrzymał włoski jezuita ojciec Juliusz Mancinelli. Kiedy ukazała mu się Maryja, zapytał ją, pod jakim imieniem jeszcze chciałaby być czczona, a Maryja poleciła mu, by ją nazwano Królową Polski. Książeczka z wezwaniem Matki Bożej zrobiła na Polakach tak wielkie wrażenie, że już wtedy przed oficjalnym jej uznaniem za królową wszyscy w Polsce tym tytułem ją nazywali. Z kolei cystersi w Bledzewie wykonali mnóstwo obrazków Matki Bożej z polskim godłem na jej piersiach. Jednym z nich jest prezent, jaki sprawili siostrom cysterkom z Saint Marienstern w roku 1640. W ich klasztornych kronikach jest informacja, że na terenie całej Polski jest dużo tych właśnie bledzewskich kopii. Identyczne kopie są dzisiaj na plebaniach w pocysterskim Bledzewie i poaugustiańskim Wieluniu oraz w Kalsku koło Rokitna. W tych obrazkach wyrażono akt oddania Polski pod szczególną opiekę Maryi jako królowej. Bledzewskie kopie stały się zapowiedzią zwycięstwa nad Szwedami i na Jasnej Górze, a 1 kwietnia 1656 roku we Lwowie ukląkł król Jan Kazimierz z narodem u stóp Najświętszej Dziewicy, by ją po raz pierwszy publicznie nazwać wobec nieba i ziemi Królową Polski. Następnie król Michał Wiśniowiecki na znak zgody narodowej w Gołębiu koło Puław i Dęblina w 1671 roku umieścił godło naszej ojczyzny na bledzewskim oryginale od dawna już cudownym wizerunku Matki Bożej przeniesionym teraz do Rokitna. Konsekwentnie powstają nowe kopie, już roktnińskie, podobne do wcześniejszych bledzewskich. Dzisiaj znane są w następujących miejscowościach: Koszuty Małe koło Słupcy, w Łęgowie koło Puszcza Gdańskiego, w Obrzycku koło Szamotu, w Grodzisku Wielkopolskim i w najbardziej znanym Licheniu. Poza tym oryginalna kopia, ale bez naszego godła, jest w Luszynie koło Żychlina. 50 lat po śmierci świętego Stanisława Kostki, dokładnie tego samego dnia w 1618 roku, Maryja wzięła do nieba sługę Bożego ojca Juliusza Mancinellego, który zmarł w opinii wielkiej świętości.